Cześć, ja jestem Kubis i witajcie w kolejnym odcinku z gry Kobalt. Dzisiaj zgodnie z obietnicami zajmiemy się kolejnym trybem gry. Dzisiaj będzie to tryb Capture the Flag. Myślę, że większość z was zna ten tryb pod nazwą Capture the Flag. A polega on na tym, że musimy dostać się do bazy przeciwnika i odebrać mu flagę, przynieść ją do swojej. Mamy tutaj trzy mapy. Ja zagram sobie na drugiej, nie wiem czemu na pierwszej, po prostu wolę na drugiej. Capture Limits, czyli ile razy musimy powtarzać tą czynność, czy mają być boty, no oczywiście, że tak. I boty, ilość botów, myślę, że najlepiej będzie, gdy będą to trzy boty, ponieważ jeden pójdzie do mnie, a dwa będą w przeciwnej drużynie. Jak zauważyliście, poszedłem do drużyny niebieskiej, nie wiem czemu, po prostu bardziej mi się... Zresztą to nie ma żadnej różnicy, po prostu wybór drużyny, a tak właściwie to... Dla tych, którzy nie pamiętają, albo by nie wiedzieli, po prostu w tym momencie mam skin taki czerwono-niebieski bardziej, więc dla tych, którzy nie rozróżniają jeszcze tych wszystkich skinów, to właśnie jest ja tutaj, teraz się wyświetla, akurat moja nazwa. Tak, właśnie widzicie, spostrzegawczy właśnie zauważyli, może niektórzy nie, zobaczyli tą różnicę, że no niestety nie widzimy, spójrzcie sobie w prawy górny róg, nie widzimy tutaj do końca tych wszystkich punktów, które została poprzednia drużyna, chociaż niespecjalnie to przeszkadza, ale no tak, gra jest sobie alfa, mam prawo mieć błędy. I wybaczcie mi, że będę teraz powtarzał ciągle tę samą kombinację, jednak jest to najlepsza kombinacja, a nie ma sensu, żebym ją powtarzał, żebym ją zmieniał w jakiś sposób. Właśnie bardzo fajną rzeczą jest też to w tej mapie, że mamy tutaj że mamy tutaj buty odrzutowe. No dobra, no to udało się, koniec gry. W ten sposób wygląda zakończenie misji. Dobra, no to ja teraz zatrzymam grę i widzimy się, gdy wybiorę następną mapę. Okej, już jestem. Teraz zaczniemy sobie od pierwszej mapy. To samo, te same ustawienia. Znowu do drużyny niebieskich. Naprawdę nie wiem czemu. A właśnie, tak czysto organizacyjnie powiem, że teraz mój komentarz pochodzi już po nagraniu. Najpierw nagrałem, a teraz to komentuję. Tylko dlatego, że nie potrafiłem się skupić. Już wcześniej próbowałem. Naprawdę, za Chiny się nie umiałem skupić na tym, na komentarzu i na tym. Ciągle przegrywałem. No i wiadomo, taki układ na pewno jest lepszy, bo niespecjalnie jest to różnica. Oczywiście w tej mapie, zdaje mi się, wygram. Uda mi się wygrać z nimi. Tak, wiem, można, złośliwi mogą powiedzieć, że mam zaciąż, bo wygrywam z botami. No tak, to prawda, ale innej opcji na chwilę obecną nie mamy w tej grze. No co najwyżej, jakbym miał jeszcze joystick przykładowo od Xboxa, mógłbym go podłożyć do komputera, ale to prawda, mam PlayStation 3, ale to jakoś nie działają te joysticki, nie wiem czemu, ale nie umiem tego podłączyć. Ja tam wolę klawiaturę. No dobra, nieważne. Przejdźmy do tego, co się dzieje na ekranie. Jest 0 do 1, no dla mojej drużyny chyba tak, bo jestem niebieskich. No ale niestety jest tutaj ten błąd, może nie, to nie jest błąd, to jest po prostu coś takiego, czego po prostu przykładowo, na przykład ja nienawidzę. Co to jest? Jest to, że gdy się odrodzimy, nie dostajemy od razu pistoletów. W poprzedniej mapie oczywiście też tak było, w każdej tak jest, ale akurat w tej mapie daje się to najbardziej we znaki, ponieważ no jeden ma broń, a drugi nie, no to z pięści jak walnie, no to jest... To jest takie głupie zagranie dość. Uważam, że powinniśmy mieć od razu broń dodaną od razu na początku. No dobra, no to ile to jeszcze zajmie? No, można powiedzieć, że ta mapa jeszcze będzie trochę trwała. Znaczy, jeszcze ta rozgrywka będzie trochę trwała. No cóż, ja tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia, więc ja zostawiam was aż do momentu, w którym rozgrywka się skończy.
naprawdę ciekawie wygląda to, jak się ogląda swoje postępy, ten dreszczyk emocji, czy na pewno zdobędzie to, czy na pewno dotrze tam, no to jest takie coś. Dobra, kolejna mapa, proszę bardzo, te same ustawienia, jest to trzecia mapa z trzech, więc no po prostu ostatnia, zaraz, jak to jest czasem, 11 minut powinno być do końca, Boże, 11 minut, 11 minut, na 11 minucie powinno się gdzieś to skończyć, o ile, dobrze, patrzę. Niestety w tej mapie już mi się nie uda tak fajnie wygrać jak w poprzednich, więc no po prostu koniec, game over. Właśnie, widzicie, tutaj jestem po lewej stronie. Nie, sorry, to nie. Nawet jeśli to botowi nie zaliczyło tego, że podszedł tam. To jest naprawdę dziwne. Nie zdobyłem tutaj żadnego punktu nawet. A w późniejszej fazie udało mi się odebrać tą flagę, czy coś tam, jak to się nazywa, i przenieść go do swojej bazy. Tak, no co mi, nie wiem, co to mi dało tak naprawdę, bo i tak mi tego nie zatwierdziło. Wróg mnie pokonał i zdobył ostatni punkt. No niestety, tak to się skończyło. I dam wam jedną dobrą radę, jeśli nie ogarniacie tego trybu gry. Najważniejszą rzeczą jest zakumać, nauczyć się tego, że jak na kogoś się ma liczyć, to trzeba liczyć na siebie, bo boty dużo nie zrobią, mogą się zaciąć, tak, to jest bez alfa. Tutaj nie ma się czego, tutaj nie ma żadnych rewelacji, jak chcecie na kogoś liczyć, to liczycie na siebie, przynajmniej w tej grze, bo boty wam nie pomogą. Jak coś, to po prostu samemu trzeba atakować i to na tyle wystarczy, naprawdę ta gra jest taka dynamiczna, jak teraz to oglądam. Szybko, trzeba być naprawdę skupionym, nie wiem, jak w ogóle w survivalu mogłem cokolwiek, jakieś słowa wymówić z sensem, komentując to i grając. No dobra, więc zostawiam was do końca, chociaż widzę tutaj, że niedużo zostało, nie, dużo zostało. No właśnie, to jest ten moment, o którym wam mówiłem. Widzicie, nie zalicza mi tego. Dobra, nieważne, zostawiam was do momentu, w którym rozgrywka się zakończy. No trudno, sromotna porażka, 3-0, niestety. No cóż, nie można ciągle wygrywać, czasami się trafiają słabsze gry. No dobra, to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o ten tryb, to zakończyliśmy go na chwilę obecną. Następnym będzie Deathmatch, pojawi się on w następnym odcinku. A na chwilę obecną to tyle. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapujcie. Narka.